Miłośnicy kawy, kofeiniści, łączmy się. Dzisiaj przepis na domową kawę latte. Agnieszka Kałuża, autorka bloga Aga Pomaga. Kiedyś nie miałam ekspresu, a uwielbiam smak kawy takiej z ekspresu, świeżo parzonej. I wymyśliłam sposób na taką domową kawę. Wystarczy kupić taką klasyczną kawiarkę, czyli tak zwany zaparzacz do kawy, z którego wydobywa się maksimum smaku i aromatu. Wystarczy do części dolnej kawiarki po rozkręceniu nalać wodę. Następnie zakładamy taki specjalne sitko, które jest tam przygotowane w środku. Nasypujemy tam kawy mielonej i całość po zakręceniu stawiamy na kuchenkę. I to jest ważne, że taka kawiarka jest dobra na kuchenki elektryczne, kuchenki ceramiczne, gazowe. Powstająca para z wody w dolnym zbiorniku pod wpływem ciśnienia podchodzi nam do góry przez kawę w sitku i już w tej górnej części mamy wspaniały taki aromatyczny napar kawowy. Taki zaparzacz możemy nawet do 27 zł już znaleźć na przykład w internecie. Kiedy nam się ta kawa parzy w tym zaparzaczu, to spieniaczem do mleka, podgrzane wcześniej mleko sobie spieniamy i delikatnie wlewamy do tego mleka kawkę, tak żeby nam powstały warstwy mleko, kawa, pianka i mamy domową latę. Znam osoby, które wolą właśnie kawę z takiego zaparzacza niż z ekspresu do kawy. Więcej o kawie i nie tylko kawie na blogu Aga Pomaga na Facebooku. We'll find on the other side.